Jak chcesz być prawdziwym mężczyzną, to nie chodzi o to, że masz Bóg wie jak wyglądać. Przede wszystkim, naucz się iść tą drogą trudniejszą, nie łatwiejszą, bo to robi z chłopca mężczyznę. A druga rzecz jest taka, przeproś wszystkich tych, którym coś spierdoliłeś. Bo bycie mężczyzną to odpowiedzialność i branie pewnych rzeczy na klatę. Tyle.